Witam wszystkich w 8 odcinku Będzie grane w Days Gone. Ja jestem GameFreak554. Na wstępie zachęcam do zostawiania subów i łapy w górę. Przejdźmy teraz do misji, jaką chcę wykonać. Wstępnie udam się do oczyszczenia tych oto gniazd w strefie lęgowej u szalonego Williego, a następnie do misji głównej. Amunicję właśnie kupiłem niedawno. Zatankowany jest, w takim razie mogę zmierzać. Tylko zaznaczę sobie na mapie. Tam widzę, że będę mógł zatankować. Także na spokojnie sobie dojadę tutaj. I spróbuję wyniszczyć te. Chcę zobaczyć tu znacznik, akurat jestem. O co chodzi z tym znacznikiem? Weźmy sobie deskę. Jest znacznik jakiś. O co w tym chodzi? Pewnie fabuła weźmy. Aha, tu są misje jakie. Pogoń za Leonem teraz, to już prawie skończona. Ostra jazda. Aha, rozumiem. No dobra, ale nie wiem co te znaczniki, o co z tym chodzi, gdzie to szukać. Także na chwilę obecną nie wiem. Dobra. Jadę do tej. Do tych gniazd się rozprawić. Tylko źle jadę niestety. Dobra, jestem niedaleko. Także gdzieś tutaj stanę. Myślę, że tu będzie dobrze. Może podjadę jeszcze. O nie, to nie, to nie. Przepraszam, pomyliło mi się. To był punkt Niro. Mam się udać przez tunel. To ten tunel, co na początku jechałem z Boozerem. Dobra. Czyli tak jakby wracamy do początku gry. No bo przejeżdżaliśmy przez tutaj, przez wioskę Williego. Także tu się rozprawię z tymi gniazdami. Muszę zwalczyć resztę gniazd. Na spokojnie. Czy ktoś tu jest na razie? A raczej na razie nie. Jeden. Musi gdzieś tu być. Akurat sobie trzy zrobię. I spalimy te.
Bardziej od tej Gdzie strony. ono jest? Jebane gniazdo. Musi być gdzieś blisko. Zastanawiam się, ile tu gniazd będzie. Nie wiem, czy widzicie, ale ktoś mnie laserem tu namierza. I mi to się nie podoba. Tam u góry. To w stronę tej głównej misji. Kurczę. No, przeprawa to chyba... Przeprawa do tej misji nie będzie chyba z łatwiejszych. Zobaczmy, ile jeszcze tutaj zostało mi tych... 4, jeszcze 3 mam wypalić. 3 sztuki. No dobra. Nafta akurat przyda się. Przy okazji sobie trochę przeszukam. Zawsze się przydam. Może amunicja. Dobra. Widzę kolejne. Następne gniazdo, do dzieła. No chodźcie, piękni się. Szkoda amunicji na jednego. Dobra, jeszcze 2 gniazda. I będzie wyczyszczone. Bardzo mnie to cieszy, jest kolejna. Ale chcę coś tu... O, karabin! Jest le... A nie, karabin słabszy. Szkoda. Naprawdę szkoda. Tam jest kolejne. Czas na ognisko. Wielkie ognisko. Dawać. Zapraszam do tanca. Dobra. Zostało ostatnie gniazdo. Pewnie gdzieś tam dalej będzie. Weźmy jeszcze tutaj amunicję. Widzicie, obawiam się tego snajpera. Czy nie lepiej w nocy tam się spróbować dostać? Ale nie wiem. Szczerze mówiąc, spróbuję po prostu i... Dobra, gdzie jest to kolejne gniazdo? Ostatnie. Nie martwcie się, koledzy. Wrócę później i wtedy was swajczę. Czyli tak jakby oddaliłem się. Dobra. Paliwo też się przyda. Właśnie. Chciałbym znaleźć te gniazdo. Ale gdzieś pewnie w tych okolicach. Jak tutaj nie. Tu spalone. Być może w tamtą stronę. Kolejne miasto. Trzeba je spalić. Czyli tutaj, dobra. Chwila, momencik sobie zatankuję, bo potem zapomnę i... No to jazda. Dobra.
Zmieńmy sobie ten broń. Ta jest trochę bardziej już zużyta. O, jeszcze widziałem. Dużo. Do apteczki akurat się przyda. Dobra, wysadzamy. Znaczy spalamy. Spalamy dziadostwo. I zapraszam. Dobra, kolejna misja wykonana. Zaufanie Hot Springs. Czuję, że będzie tu sporo misji. A te gniazda pewnie będą się odnawiać. Dobra, zobaczmy. Amunicji mam spokojnie, niedużo zużyłem. No dobra. Drodzy widzowie, udaję się do tej głównej pomału misji. Mam nadzieję, że zapiszę sobie tutaj, że nie będzie problemu. Na spokojnie. Mało tam będę zmierzał. No i zobaczymy. Jest kilometr. Mogę i tutaj zatankować, jak widzicie, ale że niedawno tankowałem, to bez sensu. Tutaj właśnie. Dobra. Mam tu miejsce, gdzie Bozera ręką. O, właśnie, leży jeszcze. Zwłoki. Gdzie Bozerowi rękę przypalali. No, pokazuje mi się na mapie czerwona i. Ale to chyba chodzi o zombiaków. Dobra. Weźmiemy, pojedziemy tędy. O, bo tędy trzeba. No dobra, gdzie ten snajper? Aha, gdzieś jest. Kurczę, ale... Z której manianki? Zaraz go może... Aha. Jest tutaj. Widzicie? Proszę bardzo. Kurczę, jak go zdjąć teraz? Się zakradnę chyba. Albo go po prostu. O, już. Nie, trzeba go spróbować ściągnąć. Znaczy, nie wiem, czy mi się to uda. Bo niestety będzie mi przeszkadzał. Jeden strzał. Znaczy drugi, ale teraz za pierwszym. Czyli to ten skubaniec mnie namierzał. Spokojnie. Na razie jest. Aha, jakiś łepek mnie gonił. A my sobie wskoczymy. Dobra, tam widzę kolejnych, ale nie wiem, czy to zombiaki. Oho, kogoś tam. Robię co mogę. Kto ty? Hej, hej! Będzie dobrze. Zginiesz tutaj, ale wiem, gdzie znajdziesz bezpieczny obóz. Obóz? Jaki obóz? Pokaż mi, gdzie?
O, i dostanę trochę zaufania, czyli... Peaceful Lake, Mark Copeland, tam jest bezpiecznie. Już było po mnie! Mam 5 tysięcy Dzięki zaufania, potrzebuję 12 tysięcy. To już prawie połowa. Dziękuję. Dziękuję. Czyli też tak można zdobyć te punkty zaufania, fajnie. Dobra. Zmykaj. St. John, Deacon. Deacon. Dobra, leć i nie daj się złapać. No. To najważniejsze, dobra. Jedziemy. Już niedaleko nam zostało. Tylko ciekawe, czy będą przeciwnicy, czy... Czy po prostu tam... Dobra. Chodzi na to, że jestem na miejscu. To teraz czy podjeżdżać blisko, czy... Właśnie to jest pytanie. Czy ktoś tu będzie? Może chwilowo sobie tu zaparkuję, no i... Udam się w tamto, ale widzę, że... O nie, to chyba... Świros. Czyli chyba mogę się normalnie tam dostać. Ale dobra. Pójdę pierw. Mam nadzieję, że... Nie, chyba przyjaźń. Otwierajcie, nie będę tu tak stał. Kolejny obóz będzie w sumie. No i dobra. Czyli widać, że chyba... Znaczy wychodzi na to, że będzie nasz kolejny obóz. Wykopaliska. Okej, no ale na który? Na północny. To tam. Jak ktoś rusz motocykl, albo cokolwiek na nim, to tobie połamie palce. Zapamiętaj sobie. Nikt nie może go ruszyć. Nikt. Dobra. Czyli możemy... No. Jest misja. Znajdź Takera i Alkaja. Alkaja. Tylko pójdę sobie... Co u ciebie? Hej. Hej tam. Zatankuję na spokojnie. To do pełna. Ale miałem 2000... A, bo kupiłem ten. I naprawimy. Przyda mu się regulacja. Ale tylko chyba to mogę. Hej, jak leci? Co tam? Pa. No chyba tu nic ciekawego już nie znajdę tu. Nie wchodź mi w drogę. Niby tu są z tym, ale... Pewnie dopóki nie znajdę ich, to... Dobra, idę do nich tam. Gdzieś w kopalni, mają być. Tak więc... Od razu tam pójdę. Dobra. Mówię ci. Czyli to ta... spojrzysz, tam jedno wielkie pole lawy. Dobre kilka metrów litej skały. Trzeba by... ciężkiego sprzętu. Cholera jasna, nie musisz mnie pouczać. Kuma. Wątpię. Babcia? Ale ludzie są głodni. Nawet gdyby mieli siłę, zrobienie tego kilofami zabrałoby im miesiące. Chuj mnie to obchodzić! Wszyscy jesteśmy głodni. Ale te roboty trzeba odwalić, nawet jeśli zajmie to cały rok.
I tak nie mamy niczego lepszego do roboty. Czekaj. Nie skończyłem. To się streszczaj, dobra, Al. Mam co robić. Wieczyści. Dziś rano. Jeden z moich ludzi widział grupę przechodzącą przez przełęcz. Nikt ich nie zatrzymał? Co ty, kur... Dobrze wiesz, że brakuje nam ludzi. Czy szli na północ? Al, czy oni idą do nas? Tak czy nie? Nie. Ja nie wiem. Może jego spytaj. Co wy tam, kurwa, kombinujecie, ha? Co się tutaj dzieje, ha? Cholera, Alkai. On nie musi nic wiedzieć. To twoje, kurwa, zadanie. Nie mogę być w dwóch miejscach na raz. Chcesz, żebym tutaj nadzorował? Czy mam ścigać wieczystych? Po całym syfie. Zobacz, ile zostało amunicji w magazynie. Wheeler popilnuje wykopalisk. A ty co się gapisz? Nie wiem, czekam, aż się, kurwa, ogarniecie. Dość! Wytropiłeś Leona? Już po nim. Dobrze, dawno. Przynajmniej ty wiesz, jak ogarnąć sprawę. Chodź ze mną. O! Kiedy ostatnio kogoś znalazłeś? Jaki samochodzik? Nie chciałabyś, żeby cię wozaczek. Ludzi, którzy mieszkają w syfie. Zmarły kolejne dwie osoby. To nie moja sprawa. Ale naszego żarcia to byś chciał, czyli twoja sprawa. Mówiłem już. Możemy dla ciebie kursować, ale nie dołączymy do was. Przypomnij mi, bo pamięć już nie ta. Dlaczego? Bo to strata czasu, tak. Ale z ciebie optymista. Gdzie Boozer? Wspominał coś, że chciałby pojechać do obozu Copelanda. Wymienić się za ryby. Mam nadzieję, że się z nim nie dogadaliście. Macie obóz niedaleko? Nieważne, gdzie mamy obóz. Słuchaj, nie jestem niańką Boozera. Chodzi tam, gdzie mu się podoba. Jezu, to gówno płonie cały czas? Mamy tu mnóstwo ciał świrusów, bo tacy jak ty robią, co do nich należy, więc tak, płonie cały czas. Podlejcie trochę benzyną. Szybciej się pali, mniej dymi. Siema. Myślisz, że z kranu nam płynie? Jak jej zabraknie, to co będziesz lał do tej swojej maszyny? Szczyny i pot? A co się tutaj dzieje, do cholery? Coś się nie zgadza. Zniknęło trochę jedzenia i amunicji. Jezu, kto był w nocy na warcie? Wheeler. Dziś ma być dwa razy dłużej. Zaczyna mnie to wkurwiać. Zrobi się. Problemy w raju? Jak już mówiłam, obóz jest jak więzienie. Banda cholernych leni, kłamców, złodziei, gwałcicieli, morderców. A wiesz dlaczego? Nie mam pojęcia. Bo tacy właśnie jesteśmy. To świrusowo. Przeżyli tylko ci, którzy są bardziej popierdoleni niż świrusy. A cała reszta ma nadzieję, że ich nakarmię i obronię, żeby mogli sobie w ciepełku siedzieć na dupie i oglądać transmisję z końca świata. Ty, rusz dupę i wracaj do roboty, albo zawołam Cyrusa. Leniwe skurwysyny. W wolnym czasie mogą się opierdalać ile chcą. Za dnia mają pracować. Obozem zarządza się tak samo jak więzieniem. Kiedyś chyba o tym mówiłaś, że pracowałaś jako naczelniczka, czy coś takiego? A gdzie tam naczelniczka? Byłam strażniczką w zakładzie dla kobiet. Wyglądasz mi na gościa, co spędził trochę czasu w Bierdu. Siedziałeś kiedyś w więzieniu stanowym Klamat, obok Szemolt? Ale duży obóz. Ale w Bierdu akurat... Naprawdę wielki jest. Mam dla ciebie robotę. Larsen był wczoraj na objeździe. Mówił, że w Marion Forks kogoś widział. Chyba młodą kobietę, ale zobaczył ją tylko przelotnie. Zatrzymał się, ale nie mógł jej już znaleźć. Na pewno? On to robi tak długo jak ty. Potrafi odróżnić człowieka od świrusa. Ale ty masz do tego dryg. Pojedź tam, zanim świrusy ją dopadły. Zobacz, co da się zrobić, ale najpierw chcę dostać kredyty, wiesz, za Leona. Sprowadź mi tu więcej żywych ludzi, a dam ci wszystkie kredyty tego świata. Muszę znaleźć Wheelera. Ktoś tu spędzi noc w żonie. Dobra. Tak jak można było usłyszeć ich w ich wstępnej rozmowie, gdzieś było... Gdzieś widzieli wieczystych. No już, wracaj do roboty.
Także będziemy pewnie musieli się dostać do nich i ich zabić. Czego, Włóczęgo? Alkaj, a Alkaj, dobra. O co ci chodzi? Tak się. Bo jeden z moich uciekł od wieczystych przy żelaznym stoku. Torturowali go, jak wszystkich. Ale tym razem spytali gościa, czy zna może dwóch motocyklistów. Pytali, czy ktoś ich widział lub słyszał. Sporo tu motocykli. Co to... Co to ma wspólnego ze mną? Mówili o Mongrelsach. Ilu włóczęgów jeździ w swoich barwach? Jakby to miało znaczenie. Ale w sumie zapłacą za ciebie. Jak to jest być po drugiej stronie? Al, pokaż po prostu, co masz, bo nie chcę tracić czasu na twoje pierdolenie. Jak sobie chcesz. Dobra. O, proszę. Można kupić dobrą broń u niego, ale tylko na razie mamy karabin, ale za 1000 na razie sobie odpuszczę, bo mało obrażenia dodaję. Więc na razie sobie wszystko odpuszczę, nic nie będę kupował. I tak potrzebny poziom zaufania w tym obozie Hot Springs. Jasne, już wszystko rozumiem. Tak więc na razie tu podziękuję. Mam się udać tak do motocyklu swojego, do motocykla, a tak jak mówiłem wcześniej, będziemy musieli się pozbyć pewnie wieczystych, gdzie ich było widziano. Gdzie ich widziano, ale na razie nic nie wiem. No dobra. Tak teraz muszę tylko rozkminić, komu to oddać. Aha. Dostać leki, tracker. I właśnie, i tu jest teraz pierwszy wybór. Komu dać te leki? Mógłbym dać tutaj, gdzie jest lepsza broń, ale... Właśnie. Ale myślę, że tu i tu będę zdobywał sobie to zaufanie i dam tutaj. Nie ruszymy na północ, póki nie ogarnę lepszego sprzętu. A więc Tucker. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, ale... Hej, Tucker. Masz mój towar od Leona? Cope chciał, żebym go sprzedał, ale ja wiem, z kim trzymać. Kumam, idź do Alkaja. Słyszałam, że Larsen przywiózł sporo strzelb i karabinów. Może znajdziesz coś dla siebie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale... Nie wszystko jednemu. Zawsze to tutaj już połowę mam zaufania. A trzeba wszędzie sobie te zaufanie 100% w pogoni za Leonem. Dobra, ta misja już jest cała skończona. Odblokowano do malowania. Niby tam Cope mi obiecał za to przesyłkę, ale coś wymyślę. Dobra, zobaczmy co teraz tu mogę ogarnąć. Też wstępnie jeszcze udam się tutaj w to miejsce, dokładnie gdzie były te tunele. O, tu jakieś coś widać, jakieś większe. Też będzie ciekawie może. Tak, gdzie te tunele, gdzie ten ludzie od Niro badali. Ale to dobra, to na następnym odcinku chyba. Zapiszemy sobie szybko tutaj. Mogę ci pomóc? Nie, tak. To jestem na twojej liście zaufanych, czy nie? Na razie tu nie mam zleceń. No dobra. Czyli
Co teraz bym mógł zrobić? Na razie nie mam żadnej misji, o to chodzi. I właśnie... To mnie martwi. Tak? Dobra, myślę, że się prześpimy pierw. Potrzebujesz czegoś? Hej, jak leci? Potrzebujesz. Zimnie się, tylko na chwilkę. Dobra, udamy się do obozu Complenda i zobaczymy, co nam powie o tej przesyłce. I tu zakończymy kolejny odcinek. Znaczy ten obecny. No dobra, na ten moment was żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć. Jesteś tam? O, jeszcze coś. Buzer. Dlaczego do cholery nie leżysz w łóżku? Chwileczkę, zobaczmy, co Buzer ma nam do powiedzenia. Słuchaj, pamiętasz, co mówiłem wtedy w tunelu? Nie jedź tam, Dick. Możesz od tego oszaleć. Stary, dobra, słuchaj. Jeżdżę tam, bo są tam świruzy. Czy zabiję je tutaj, czy zabiję je tam, nie ma znaczenia. Trofea są wszędzie. To po co ci te tulipany, a? Widziałem je, Dick. Tu, na stole. Dziś rano. Takie same, jak miała na ślubie. Pamiętam. Nie będę... Słuchaj, Buzer. Odpocznij trochę. Muszę spadać. Bez odbioru. O, co nie ciekawego. To nie tulipany, Buzer. To rozchodniki. Weź się, kurde, to ja. Dobra. O, jednak. Odblokowano nową misję. O, i widzimy, widzicie w tym kierunku, co właśnie z obozu Hot Springs. Ale dobra, w następnym odcinku myślę, że ją zaczniemy i spróbuję ją szybko wykonać. Bo chciałem jeszcze te tunele przejrzeć, ale właśnie się zastanawiam, czy... Czy... Od razu na początku kolejnego odcinka, czy jednak później? No dobra, zobaczymy. Tak, w takim razie żegnam was. Cześć.